wiejskim parku rosło wiele mleczy. Jeden z nich wypuścił pąk znacznie wcześniej niż inne. Pąk z czasem zamienił się w żółty kwiat, a żółty kwiat w dmuchawiec z wieloma nasionami. Nasiona wieczorami uwielbiały rozmarzać o tym, gdzie kiedyś będą rosły jako rośliny, jak duże pąki wypuszczą, czy jak pokaźne liście będą miały. W końcu któregoś dnia wiatr rozwiał nasiona na wszystkie strony. Niektóre wylądowały w ogrodach, inne na łące, część z nich została w parku. Tylko jedno, najmniejsze z nasion, wylądowało na drodze asfaltowej, w kurzu i śmieciach. Mimo to wcale się nie poddało. Powiedziało do siebie: tak, dam radę, wypuszczę korzenie. Wypuszczę korzenie i stanę się piękną rośliną. Zaczęło pracować, zaczęło wypuszczać korzenie. Po drugiej stronie drogi stała pewna podniszczona już trochę ławka. Na tej ławce lubił siadać pewien bardzo smutny młodzieniec. Młodzieniec ten, gdy pewnego razu zobaczył wyrastające z asfaltu liście, zaśmiał się szyderczo i powiedział: haha, nie dasz rady, zapomnij! Podszedł i rozdeptał swoim butem dwa listki wystające z asfaltu. Jakie było jego zdziwienie, gdy na drugi dzień przyszedł i w miejscu dwóch rozdeptanych liści znalazł cztery liście. Całkiem zdrowe. Od tamtej pory zaczął uważnie przyglądać się roślinie. Patrzył, jak jej liście stają się coraz większe, jak wypuszcza pąk. Pewnego dnia zauważył zamiast pąku żółty kwiat. Usiadł na ławce, przypatrzył się kwiatu. Wtedy zrozumiał, wziął głęboki oddech i po raz pierwszy od dawna uśmiechnął się. Powiedział: już wiem, wiem, na pewno mi się uda. Podszedł i delikatnie musnął opuszkami palców kwiat. Kwiaty wyczuwają dobroć ludzi, a dla tego kwiatu pieszczota młodzieńca była najpiękniejszym, co go do tej pory spotkało. My ludzie mamy często taką tendencję do zadawania sobie pytania: dlaczego ja? Dlaczego jestem w takiej czy innej sytuacji? A może zamiast tego powinniśmy zapytać: dobrze, jestem w takiej sytuacji, ale co muszę dalej zrobić? Co muszę zrobić dalej, aby żyć? Każdy z nas ma jakieś swoje przeznaczenie. Każdy z nas do czegoś dąży w życiu. Może warto realizować te cele. A to, że jesteśmy w takim, a nie innym miejscu, mamy takie, nie inne problemy i tak, a nie inaczej żyjemy, może to ma nam pomóc. Może to ma sprawić, że zwycięstwo, które kiedyś odniesiemy, będzie miało dla nas większą wartość niż takie zdobyte. Czego wam życzę? Życzę wam, abyście dobrze wykorzystali swoje 1440 i aby wszystko, o czym marzycie, czego pragniecie, spełniło się. Dobranoc.